Z okazji 230. rocznicy ustanowienia Orderu Virtuti Militari w Muzeum Historycznym Sanoku otwarto wystawę poświęconą historii najważniejszego polskiego odznaczenia wojskowego. Kolekcja medali jest bardzo okazała. Jest na co patrzeć, bo w ramach wystawy Virtuti Militari pokazujemy właściwie wszystkie możliwe formy odznaczeń, które na przestrzeni 230 już lat wręczano za wyjątkowe czyny na polu bitwy, czyny brawury i czyny patriotyzmu. Za każdym z tych odznaczeń stoi właśnie taki czyn, co jakby dodatkowo potęguje wartość samej wystawy. Order Wojenny Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za wybitne zasługi bojowe, jest jednym z najstarszych orderów wojennych na świecie. W Sanockim Zamku prezentowane są praktycznie wszystkie, jakie zostały wydane od końca XVIII wieku. Wszystkie prezentowane odznaczenia pochodzą z kolekcji prywatnej i znalazły się tutaj dzięki zaprzyjaźnionemu z muzeum kolekcjonerowi. Uznaliśmy, że warto upamiętnić 230. rocznicę tegoż odznaczenia. Tutaj można powiedzieć, że wspólne plany muzeum i kolekcjonera zostały zrealizowane ze względu na bardzo dobrą współpracę, na pomoc merytoryczną. Efekt jest naprawdę wyjątkowy, dlatego że praktycznie od pierwszego odznaczenia, od tegoż słynnego owalnego odznaczenia z 1792 roku możemy oglądać ewolucję odznaczenia aż do czasów współczesnych. Wystawa będzie czynna do końca października.